Dzień dobry, Jacek Porzycki, gość OX.pl, bo Jacek Porzycki nie może siedzieć sam, bo musiałby mówić sam do siebie, a tak będzie rozmawiał z Wiolą Dygoś, Wiolantą Dygoś, laureatką Srebrnej Cieszynianki, zgadza się? Dzień dobry, no ja myślałam, że z innego powodu tam jesteśmy, z powodu kina na granicy. Ja słyszałam, że jest pani bardzo roszczeniowa i bardzo pani tutaj, kogokolwiek pani spotka, to prosi o pieniądze, ale właśnie na cel szczytny, czyli kino na granicy, bo no to 21. To jest taki, powiedziałabym, dysonans albo... No generalnie ja nie jestem prywatnie materialistką, nie przywiązuję kompletnie wagi do pieniędzy, nie dorobiłam się niczego, natomiast jeśli chodzi dorobiła się pani kina na granicy, to jest poważne. Myślę w sensie materialnym, nie zależy mi na markowych strojach, gadżetach, natomiast... Ale mały płaszczyk, jakiś tam gdzieś... Bardziej artystyczny niż drogi i second handu najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o kino na granicy, to rzeczywiście to jest walka tragiczna, właśnie cały czas tutaj narzekam, że te programy ministra kultury czy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej tak późno ruszają w tym roku, czy Forum Polsko-Czeskie, że właściwie w tej chwili, w związku z czym, czy mamy pieniądze, czy nie, będzie wiadomo w trakcie imprezy. Także też się śmieję, że zamiast... Najwyżej, proszę Państwa, nie dostają Państwo pieniędzy, ci, którzy będą zaangażowani w kina na granicy. Nie, żartuję, oczywiście, absolutnie. Natomiast sponsor proszony od zaraz, gdzie mam mówić do... Tak, myślę, że najlepiej tutaj, tak, tu jest kamera dla sponsorów. Sponsor potrzebny od zaraz, prosimy bardzo. Ja myślę, że te pieniądze się znajdą. Proszę powiedzieć, co jest planowane, bo czytałem na przykład, że będzie pan Dorociński, tak, to z retrospektyw. Znaczy tutaj nie ma, mimo że wchodzimy w następne dwudziestolecie, nie ma jakiejś wielkiej rewolucji tak, 21. programowej, bo troszkę tam się przetasowania partnerskie zrobiły, natomiast jeżeli chodzi, sprawiedliwie w miarę są obdzielone retrospektywy. Ja może zacznę kurtuazyjnie od Czechów. Więc będzie retrospektywa Jana Schwankmajera, to jest absolutnie reżyser formatu europejskiego, surrealista, lalkarz, w jego filmach mamy i animacje, tak, i mamy lalki, i oczywiście zrobił filmy długie, tak jak wymieniasz tutaj Otika, czy krótsze filmy. Niestety Schwankmajera nie będzie z nami, dlatego że już jest wiekowy i nie jeździ, nie podróżuje już. Druga retrospektywa, bardzo ciekawa, Jaromira Hanslika, to jest w ogóle nasz rodak z czeskiego Cieszyna, także na pewno mieszkańcy czeskiego Cieszyna razem z nami będą tutaj jego obchodzić hucznie jego obecność tutaj. On rzeczywiście zagrał w ponad 100 filmach. Na pewno. A nawet w serialu, przepraszam, że przerwałam, bo Szpital na peryferiach, bardzo znamy. Znamy go z Wozu do Wiednia, z Postrzyżyn, ale też Jak zabić doktora Mraczka, także myślę, że to bardzo lubiany aktor i będzie to miły akcent, też regionalny poza wszystkim. Teraz retrospektywa słowacka. Milan Kniażko, aktor, ale również polityk, był doradcą Havla, był ministrem kultury Słowacji. No i przechodzimy do polskich. Dorociński, Marcin Dorociński, pan Marcin Dorociński, jeszcze nie. Marcin Dorociński na koniec. Dobrze. Marek Koterski, tak. Reżyser rzeczywiście no, inny, osobny. Od Dnia Świra. Znaczy, śledzący kondycję polskiego inteligenta. Siedem uczuć, bardzo dobry film. Chcą u niego, kontrowersyjny muszę powiedzieć, ale tam widać, że wszyscy chcą zagrać u Koterskiego. Tam jest taki zabieg... Wszyscy chcą zagrać w Pustyni i w Puszczy u Koterskiego. U Koterskiego. No tam rzeczywiście jest cała plejada aktorów polskich. Kogo tam nie ma, to właściwie nie wiem, wszyscy są. I co jest ciekawe, grają dzieci. Także będzie oczywiście, bo tak jak mówię, pozostali bohaterowie retrospektywy będą z nami w Cieszynie. Ale uważam, że każdy nauczyciel powinien zobaczyć Siedem Uczuć. Może to, co powiem, nie jest popularne, ale powinien zobaczyć, żeby sobie... Chodzi o ten monolog Sonii Bohosiewicz na koniec? Może tak, i w ogóle całokształt. To jednak, bo to jest dobre doświadczenie, żeby się przenieść do czasów, kiedy my byliśmy w podstawówce i zobaczyć, na ile ta podstawówka się zmieniła, się na ile się zmienił na ile system. Tak. Prawda? To tak, ciekawy zabieg, wydaje mi się, dla każdego z nas. Ale to... No na pewno oryginalny. Mhm. No i wreszcie Marcin Dorociński. To się dziwię, bo gdybym rozmawiała z kobietą, no bo przecież, bo tak, no nie dość, że jest świetnym aktorem. Ja zobaczyłem go tak w Róży. Ale ja zobaczyłem w Róży i tak pomyślałem sobie, jak dobrze byłoby kiedyś po prostu mieć taką retrospektywę. I okazuje się, że jest na festiwalu. No jest to jeden z wybitniejszych polskich aktorów, więc też się cieszymy i też będzie z nami Marcin Dorociński. No, ale to nie wszystko, bo retrospektywy oczywiście retrospektywami, ale są jak zwykle cykle tematyczne. No nie można nie obejść 89 roku, więc będzie cały cykl poświęcony. I to wolności. Nie tylko filmy, ale ja może później powiem o tych częściach takich debat i literackich. Będzie cykl, żeby coś lżejszego, Femme Fatale.
ponieważ niestety... Coś lżejszego, femme fatale. Femme fatale, coś dla panów, bo właściwie w tym roku tak dziwnie się złożyło, że bohaterami retrospektyw są mężczyźni sami. I to mnie strasznie zmartwiło w pewnym momencie. Żadnego pary no tak, nie zachowujemy. W zeszłym roku tak hucznie reżyserzyce, a tutaj żadnej kobiety. Więc cykl przynajmniej jest cały femme fatale, a poza tym bardzo dużo jest filmów nowych, w których reżyserkami są kobiety. Co jeszcze? A ile filmów tak mniej więcej będzie? No, około 190. Natomiast zapomniałam jeszcze o retrospektywie Katowickiej Szkoły Filmowej i to jest tak, że my to robimy konsekwentnie. Była filmówka łódzka, była FAMU, praska, była Wyszmu Bratysławska, w tym roku katowicka. No, skończyli, jak wiadomo, tę szkołę świetni reżyserzy od starszego pokolenia do młodszego. No, Maciek Pieprzyca, Adaś Sikora, Kuba Czekaj, Agnieszka Smoczyńska, nie chciałabym, no nie wymienię wszystkich, Magda Łazarkiewicz, jej nieżyjący mąż Piotr. Także bardzo dużo tutaj, będziemy mogli zobaczyć ich etiudy właśnie z tego. Jolu, a ja na chwilę jeszcze wrócę do Drocińskiego pana Marcina, tylko dlatego, żeby powiedzieć, dlaczego tak cały czas wymieniam, bo tak sobie myślę, że może dobrze byłoby, gdyby się udało do gościa pana Marcina Drocińskiego jakoś zaprosić, ale to... Będziemy próbować na pewno, nie wiem jak... Bo to myślę, że to już będzie trzeba przez agentkę prawdopodobnie w trakcie. Zresztą on jest to już, mogę powiedzieć, pierwsze dni tylko. Mm-hmm. Pierwsze trzy dni, bo jest dość zajęty. No i wreszcie to, na co czekają wszyscy, czyli nowe filmy. No nic nie przebije nowych filmów. Na przykład? No, co będzie? Wszystko będzie. No. Wszystko będzie. Będzie się dem uczuć. Ciemno prawie noc będzie. A film z Krystyną Jandą i Kasią Smutniak? Będzie, tak. Który wygrał na festiwalu Sundance. Tak. Mhm. No, to jest... Słoneczny koniec lata, ja zapomniałam tak, ale... W każdym razie, no jeszcze tak naprawdę o niektóre filmy walczymy, więc nie chciałabym tak do końca podawać. No wiadomo, nie od dziś, że jest ta cała polityka dystrybutorów, producentów, festiwale się biją o filmy, więc też my jesteśmy ostatni, żeby doprowadzić do tego, żeby filmowi odebrać szansę zdobycia nagrody na jakimś poważnym festiwalu, a tak to często się dzieje, z czego powinniśmy być zadowoleni, że biorą nas za imprezę międzynarodową, my mówimy, no bo nie jesteśmy, no ale mówimy, że nie jesteśmy festiwalem, tylko przeglądem, że właśnie nie ma konkursu, ale no tak mówią, terefere kuku, no jest to impreza międzynarodowa. Wszyscy chcą przyjechać na majówkę do Cieszyna, bo to jest od którego podajmy? Od 27 maja, kwietnia do 3 maja, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że kino na granicy to nie tylko filmy. W tym impreza towarzyszące, koncerty, tak, wystawy? Koncerty jak zwykle są w Browarze. Wystawy. No myślę, że bardzo ciekawa wystawa kostiumów Doroty Rockplo będzie po czeskiej stronie w Kasce, w Galerii Puda. No, Dorota robiła kostiumy do Twojego Wincenta, teraz do Donbasu. No, absolutnie jest to światowej też klasy kostiumolożka. Będzie wystawa plakatów Andrzeja Pongowskiego. No, myślę, że tu nie trzeba komentować. Będzie wystawa poświęcona Janowi Szwangmajerowi. No i jeszcze właściwie jest jedna, prawdopodobnie Adam Sikora, który co rok ma wystawę, więc myślę, że czulibyśmy się nieswojo, gdyby nie było. W tym roku będzie tak płodny i filmowo, i w ogóle artystycznie, że na pewno będzie coś dla nas miał. No i jeszcze nad jedną wystawą tam myślimy, bo nam się troszkę jedna zmieniła, więc jeszcze jesteśmy... Ale nie będziemy zdradzać. ...negocjacji, no bo jeszcze nie jest to klepnięte, że tak powiem. No ale też chciałam powiedzieć, że kina na granicy to też dużo imprez takich literackich, ale też dużo bezpłatnych, ale właśnie wokół literatury. Przede wszystkim, no będzie debata byłych premierów. Jeszcze dokładnie nie zdradzę też, bo jeszcze jedno nazwisko jest tutaj niepewne. Ale premierów? Premierów. Mhm. Będzie, mam nadzieję, że się uda, więc tutaj będzie taka debata, która będzie bilansem, co po 89 roku udało się, co nie. Też jeszcze nie będę do końca nazwisk zdradzać. Będą na pewno wykłady, które będą się kręcić wokół roku 89, czyli literatura i proza po 89 roku, literatura faktu po 89 roku, kino po 89 roku. I to takie ciekawostki. No, i stąd w ogóle hasło klucz wolność, tak? Tak, już mam potwierdzone, no to jest taki jeden z cykli tylko, już mam potwierdzone, że pan Zagajewski wygłosi wykład na temat solidarność i samotność, bardzo ciekawy temat. Wiemy już, że Janusz Zaorski będzie mówić o kinie polskim po 89 roku. Myślę, że to jest ciekawiej, że zrobi to reżyser, który to jakby przeżył na własnej skórze te zmiany w kinematografii, niż krytyk filmoznawca filmu. Właśnie, tak, prawda, tak, który tak, gdzieś... To ma do czynienia.
No, będą też promocje książek od naszych lokalnych znanych poetów Zbyszka Macheja czy Jurka Kronholda do książki na temat małżeństwa państwa Zanussich. No nie chciałabym nic opuścić, dużo w każdym razie w tym roku tych literackich jest. Bardzo nam się też podoba, planujemy taki cykl Łyk Zy. No czegokolwiek, dla jednych może to być łyk piwa, dla innych łyk wina, dla innych łyk kawy. Bezalkoholowy. Łyk wody. W każdym razie to będą takie mniej formalne spotkania z ciekawymi osobowościami. No, tego które tutaj będą. Nie było jeszcze wcześniej. Łyk nie było, z. Nie było, bo tak jak mówię, dużo takich. Mamy taką jakąś potrzebę właśnie iść w kierunku tej literatury i też pokazywania ciekawych osobowości. Tutaj też jeszcze nie zdradzę, bo nie do końca mamy wszystkich potwierdzonych, ale to będzie się raczej skupiało na osobowości. No bardzo się cieszymy na... Będzie też Kora, przepraszam, no właśnie, że przerywam. Będzie z nami, mam nadzieję, Kora, którą wszyscy kochamy, a moja młodość. 18 lat miałam i była manamowa impreza. A teraz pani Ola Degaś ma 21 lat. Wszystko po prostu kręciło się wokół Manamu. Słuchaliśmy cały czas Manamu i będzie, tak, wieczór wspominkowy o Korze. Będzie 5 bajek o miłości zrobionych. Mariusz Grzegorzek swego czasu zrobił taki film 5 bajek o miłości. Tam jest 5 chyba teledysków i przerywane to jest wywiadem z Korą. Potem jeszcze dokręcili 4 inne. Będzie też wielka majówka. Przyjedzie Kamil Sipowicz, więc będziemy... Będzie gościem, tak? Tak, więc będziemy... Ja też już z góry zapraszam pana Kamila Sipowicza, żeby nie było, że pan Marcin Dorociński. Ja myślę, że nie nadążycie, że musicie tutaj, proponuję tutaj, w Coku, otworzyć. No właśnie, bo spotkaliśmy się tutaj, nieprzypadkowo, prawda? Dlaczego? Ja wybrałam to miejsce. Biuro organizacyjne zostaje na zamku, natomiast mamy nadzieję, że sercem imprezy będzie tutaj COK. Bardzo dobrze współpracuje nam się z Adamem Ciślarem. No, chciałam powiedzieć o właśnie COK-u, że chcielibyśmy, żeby tutaj odbywały się te wykłady, żeby tutaj były wystawy, żeby tu ludzie się spotykali. No bo tak jak mówię, mamy zamiar tę współpracę rozwijać. Poza tym no, jesteśmy w sercu Cieszyna, czyli na rynku. A oprócz COK-u jeszcze jakieś miejsca, gdzie będą się rozgrywały tutaj, wydarzenia? Tutaj też będą projekcje. No wszystko tutaj będą projekcje też, tak? Tak, tutaj też będą projekcje. Także tutaj się będzie dużo działo. Mhm. Oprócz tego teatr, kino tradycyjnie. Teatr, kino i Dom Kultury po czeskiej stronie. Także troszeczkę zwiększamy ilość projekcji. Nieproporcjonalnie do ilości pieniędzy, ale pieniądze to nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko. Film, kino to jest najważniejsza rzecz. A imprezy towarzyszące oprócz wystaw i związanych z literaturą to jeszcze koncerty jakieś? No tak? Ja o koncertach nie chciałabym jeszcze zdradzać. Bo tylko chyba z tego, co wiem, na Facebooku naszym został w Loście Koczku być może, i tak. jeszcze jeden odsyłamy Państwa do Facebooka. Także jeszcze tu próbujemy. Na bieżąco będziemy tutaj. No, planujemy, na pewno będzie koncert wolności. Właśnie, co to? Ale tu nie chciałabym zdradzać jeszcze. Byli premierzy będą śpiewać, nie. No. Aż tak to nie. Tu jeszcze rozmawiamy z wykonawcami, ustalamy miejsce. Jest takie miejsce, które nam się marzy, ale nie wiadomo, czy ono jest realne. Także proszę być cierpliwym, jeszcze mamy 2 miesiące. Tak. No niecałe, ale... Jeszcze mamy trochę czasu, więc jeszcze spokojnie będziemy mogli na bieżąco Państwa informować. W każdym razie to trzeba kupować akredytacje, bo już tańsze nie będą, tylko będą droższe. www.kinanagranicy.pl, ale też zachęcam, tak jak powiedziałam, pieniądze to nie wszystko. Zachęcam też, naprawdę dużo będzie wydarzeń bezpłatnych, można ciekawe osobowości zobaczyć. No w ogóle też do plątania się po ulicach Cieszyna, bo tam można, na anegdota, przychodzę do Konczakowskich, a kelnerka mówi: proszę panią, ale tam taki przystojny, wysoki aktor siedzi na dziedzińcu. Idę. No już wiedziałam oczywiście, kto to może. A patrzę, ale 3 przystojnych. Nie powiem też, którzy to byli, wszyscy przystojni. I też będą, czy już nie będą? Nie, bo to będą, było. Będą, bo my mamy takich stałych gości, nie? Czasami bez filmu nawet przyjeżdżają. No ale teraz powiem, kto to był, czy oni uzgodnili, bo ja mówię, który to tak wzbudził taki zachwyt kelnerki. A oni mówią, Leszek Żurek. Także można ich spotkać na każdym kroku, oni właśnie spacerują po Cieszynie, bywają w restauracjach. A panią Jolę Degoś można spotkać też wszędzie, bo załatwia teraz w różnych miejscach jeszcze wiele różnych ciekawych spraw. Nie chciałem już tego mówić, ale dobrze. Jedzie pani do Ostrawy za niedługo pewnie, tak? Tak, ale tam akurat jadę... Już poza systemem. Poza systemem, tam jadę promować, jadę rozmawiać z partnerami czeskimi. Kobieta, która żyje kinem, zapytam jeszcze na
zakończenie. A ja ostatnio usłyszałam rzecz, która mnie bardzo zabolała a propos życia kinem. Jedna z osób zajmująca się kulturą powiedziała mi tak, no, że kino, mimo że dostaje taka sztuka jarmarczna od was, to właściwie to nie chodzę, bo mogę sobie film zobaczyć w łóżku, w domu. I najpierw mnie aż serce zabolało, sobie pomyślałam, Boże, moją imprezę deprecjonuję, ale potem pomyślałam, że jednak jest to niezrozumienie idei festiwalu. Bo ideą festiwalu jest... Jednak, ale ja nie mówię kina na granicy, w ogóle idei festiwali. W ogóle. Że jednak buduje to pewną wspólnotę, że to jest oczywiste, że inaczej się ogląda te filmy. Wspólnie, dyskutuje się. No i to, że powstaje całe pokolenie, no jest pokolenie Nowych Horyzontów. Myślę, że my też już mamy pokolenie kina na granicy, bo tu już przyjeżdżają nasi byli uczestnicy z dziećmi. I także to myślę, że to w tej wspólnocie, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, ma problemy finansowe, nie może kupić akredytacji, nie stać go na bilet, to w ogóle bywać też. No, planujemy oczywiście projekcje transgraniczne, które już na pewno wiemy, że będą 28, 29 i 30. Zimnej wojny nie pokazujecie teraz? To tak a propos pokłosie Oscarów, których Zimna wojna nie dostała. Chciałem zapytać jeszcze o Oscary, dlatego tak próbuję. Zimną wojnę pokazujemy też. Też? No, tak? Jest to nowy polski film, najbardziej utytułowany. Dlaczego nie? Mam nadzieję, że może nie wszyscy Czesi widzieli, bo Polacy chyba widzieli wszyscy. Aczkolwiek ja zauważyłam rzecz bardzo dziwną, ale cieszącą mnie. Bo ja na początku myślałam, Boże, ten film nowy po premierze jest pół roku, kto na to pójdzie? Mhm. Okazuje się, że ludzie sobie zostawiają często filmy żeby na festiwale, żeby je zobaczyć w tak zwanej wspólnocie. Tak, i we wspólnocie, i w jakimś takim też właśnie zmasowaniu, że wtedy mam jakieś pojęcie o kinie, o tym, co w trawie piszczy tak naprawdę. Ja ostatnio oglądałem Green Book. To a propos Oscarów, całkiem, no nawet, może to nie jest moja poetyka, ale tak pomyślałem, że nawet można zobaczyć. No my na razie jesteśmy w tym, na tym podwórku polsko-czesko-słowackim, chociaż zaglądamy od czasu do czasu, tam jest, bo będzie też akcent ukraiński, akcent rosyjski, akcent zawsze węgierski jest. I pieniądze. Bardzo dziękuję. Tyle nie ma, ale wierzę, że będą. Wierzę. Będą pieniądze, będą filmy, będzie wspólnota i będzie 21 festiwal. Nie, to będzie na pewno przegląd kina na granicy. Tak, oczywiście, że będzie. Nie chciałabym wyjść na osobę, która narzeka bez przerwy, no ale ponieważ tak się dobrze czuję rozmawiając z tobą. A ja tak samo mówię, że jeszcze że właściwie drugie... czuję się jak w domu, więc tak opowiadam tobie, a i państwu przy okazji to, co powiedziałabym znajomemu po prostu. Mam nadzieję, że nie będziemy się widzieć po raz ostatni w tym przed festiwalem, że przeglądem. Promujcie. Będziemy promować się, proszę, zachęcamy do wzięcia udziału w wielkiej wspólnocie, wielkie święto kina, majówka, nie tylko z Manamem i Korą, ale po prostu przede wszystkim z filmem. Tak. Wielka majówka. Wielka majówka. Zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Naszym gościem była pani Jolanta Dygoś.